Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, poprosiłem Państwa tutaj, bo ostatnie wydarzenia, które do mnie dotarły i to, co się dzieje w Radzie Miasta i to, co się dzieje koło Urzędu Miasta, sprowokowało mnie jakby do tego, żeby Państwa tutaj poprosić na tą konferencję prasową i wyrazić kilka takich swoich opinii, ale także i zadać kilka takich pytań, na które gdzieś tam w przyszłości będę oczekiwał odpowiedzi. Ze mną jest pan Edmund Majewski, to jest jeden z ludzi, jeden z panów, który był bezpośrednio zainteresowany oddaniem sprawy do sądu, jeżeli chodzi o mieszkania przy ulicy Chełmińskiej, przy ulicy Libelta. I to jest jeden z ludzi, który był na sprawie sądowej w Warszawie, kiedy sąd apelacyjny wydawał treść... Sąd Najwyższy wydawał treść swojej uchwały. Dlatego poprosiłem, żeby był ze mną pan Edmund Majewski, dlatego go poprosiłem, żeby nie wyglądało na to, że ja chcę sobie tutaj przypisać jakieś sukcesy w tym względzie, czy jakąś chwałę w tym względzie. Zależy mi na tym, żeby ten przekaz, który chcemy tu Państwu przekazać, był jak najbardziej od tych ludzi, którzy byli sprawą najbardziej zainteresowani. Martwi mnie tylko jeden fakt i jest tu takie jedno z haseł, które wyczytałem w doniesieniach, że ludzie walczą z władzą. Z władzą, którą tak naprawdę wybrali 4 lata w wyborach. Jeżeli grudziądzanie nasi dzisiaj z tą władzą muszą walczyć, to wychodzę z założenia, że dzieje się coś niedobrego. Dzieje się coś, gdzie tak naprawdę miasto zostało podzielone na dwie sprawy. Jedna to jest właśnie ta władza, która robi sobie co chce i tak jak uważa. I druga to są właśnie mieszkańcy Grudziądza, którzy z tą władzą jakby nie mogą, tak zauważam, że od dłuższego czasu ci mieszkańcy Grudziądza z tą władzą jakby nie mogą znaleźć wspólnego języka. Niedawno była kwestia warsztatów terapii zajęciowej, gdzie musieliśmy też walczyć z władzą, bo wychodziliśmy z założenia, że ta władza działa też przeciwko tym, którzy te warsztaty prowadzili. Dzisiaj mamy sprawę TBS-u i drugą sprawę, którą bym chciał poruszyć, to jest sytuacja, którą wyczytałem z doniesień mediowych, tak naprawdę z Gazety Pomorskiej, gdzie wyczytałem taką sytuację, o której mówiono, że pan radny Noga, przewodniczący komisji rewizyjnej, zrezygnował z prowadzenia tej komisji rewizyjnej i było tam coś takiego, że zrezygnował dlatego, że protokół, który został przegłosowany głosami 4-1, został później zmieniony i przedstawiany będzie Radzie, czy był przedstawiany Radzie Miasta w zupełnie innej formie i w zupełnie innej treści, jak w pierwszym swoim wydaniu radni komisji rewizyjnej przegłosowali. Pomijam już fakt, że komisja rewizyjna dzisiaj składa się tylko z radnych, którzy są, że tak powiem, pro-prezydenccy i należą do koalicji. Jest to, myślę, chyba niewybaczalny jakiś błąd albo błąd, z którym nie należy się pogodzić, bo skoro w tej komisji nie ma radnych rewizyjnej, nie ma radnych opozycyjnych, no to świadczy to o tym, że nie chciałbym powiedzieć, że opozycja jest słaba, ale świadczy to też o tym, że ta opozycja, mimo że jest opozycją, nie chce brać udziału w tym, co w mieście się dzieje i nie chce sankcjonować tego, albo nie ma też możliwości odniesienia się krytycznie do tego, co dzieje się w finansach miasta i co z tymi finansami się robi. A jak Państwo zauważyliście ostatnio, z finansami tego miasta i z finansami tego miasta dzieje się nie najlepiej i myślę, że miasto czy prędzej czy później będzie z tym miało swoje wielkie kłopoty. Ale oddajmy głos panu Majewskiemu, może wróćmy do TBS-u, oddajmy głos panu Majewskiemu, żeby jakby mieć bezpośredni przekaz tego, co działo się na sali sądowej i w jaki sposób sąd
obradował, żeby taką uchwałę korzystną dla mieszkańców TBS-u wydać. Dla mieszkańców Grudziądza, musicie wydać. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, troszeczkę zrelacjonuję, jak ta historia w ogóle wygląda. Sprawa pierwsza trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie zapadł pozytywny wyrok dla naszej sprawy. Następnie została złożona apelacja przez Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na posiedzeniu w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku sąd podjął uchwałę, że należy zwrócić się do Sądu Najwyższego o wykładnię artykułu 27, czy ona jest zgodna z prawem i czy zastosowanie, które stosuje GTBS, jest prawidłowe. W dniu 6 czerwca 2014 roku w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego odbyła się sprawa, w której sąd w składzie trzyosobowym podjął stosowną uchwałę, która mówi, że wynajmowanie, że sprzedaż lokali przez GTBS jest niedopuszczalna. W tej sytuacji oczekujemy przesłania stosownych dokumentów teraz znowu ponownie z Sądu Najwyższego do Sądu Apelacyjnego do Gdańska, gdzie odbędzie się ostateczna jak gdyby sprawa, która wyjaśni, czy złożone przez nas pozwy były zgodne z prawem i wyrok będzie dla nas korzystny, czy wojna będzie toczyła się dalej. Tak można to zacytować. To jest jak gdyby takie krótkie dosyje w tym temacie, które chciałem tutaj poruszyć. Ja dodam jeszcze do tego, że wczoraj na przykład w telewizji kablowej była taka debata, gdzie pan prezydent miasta Robert Malinowski stwierdził, że on czeka dzisiaj na to, aż z Sądu Najwyższego przyjdzie dokument, który będzie mówił o tym, że ta sytuacja jest niekorzystna dla miasta. I ja myślę, że tutaj akurat jest błąd, bo uzasadnienie, które Sąd Najwyższy wyda do tej uchwały, tak naprawdę jest wykładnią prawa nie dla stron, to jest wykładnia prawa dla sądu apelacyjnego w Gdańsku i to sąd apelacyjny w Gdańsku otrzyma tą wykładnię tej uchwały tylko po to, żeby podjąć stosowne decyzje do spraw, które w tym sądzie apelacyjnym są. Ja chcę powiedzieć, że miasto dzisiaj jest w bardzo kłopotliwej sytuacji z tego względu, że ja przypomnę, że już dwa wyroki sądu są w tej sprawie. Dwa wyroki korzystne dla mieszkańców, więc tak naprawdę ta wykładnia, która została uzyskana, była tylko według mnie pro forma, z tego względu, że skoro już te dwa wyroki są, to jest to jakby coś, czym każdy sąd będzie się sugerował. Ale myślę, że sąd apelacyjny, z jednej strony czekaliśmy na to, powiem też z duszą na ramieniu, bo ta wykładnia mogła być zupełnie inna. Skoro jest dzisiaj korzystna, to stawia nas to w o tyle korzystnej sytuacji, że my wtedy, kiedy już dowiedzieliśmy się o tym, że te mieszkania zostaną z Grudziądzanami sprzedane, już wtedy przecież na sali sesyjnej mówiliśmy, ja też tam występowałem i prosiłem panów prezydentów, którzy na tej sali byli, próbowali nam opowiadać różne sytuacje, jak to oni są w tym względzie niewinni, jaką krzywdę wyrządziła poprzednia Rada Miasta, dając te grunty TBS-owi. Nikt wtedy akurat nie myślał, że ktoś wpadnie na taki idiotyczny pomysł, żeby te budynki i grunty razem z mieszkańcami później sprzedawać. No ale okazało się, że życie pisze różne scenariusze i te budynki zostały sprzedane. Więc tu nie ma na co czekać. Ja muszę Państwu powiedzieć, że chciałbym wiedzieć, kto poniesie konsekwencje tego tak złych decyzji w mieście, bo to jest naprawdę ważne. Bo to dzisiaj Grudziądzanie tak naprawdę czekają na to, czy w ogóle ktoś poniesie takie konsekwencje, z tego względu, że ci ludzie ponieśli jakieś straty. Pomijając już wszystkie jakieś straty moralne,
ale to, że oni przestali w tych swoich mieszkaniach inwestować, ale ta właśnie niepewność, która tak naprawdę przez ten długi okres czasu wokół tych mieszkańców ciągle gdzieś była. Oni nie wiedzieli, czy będą musieli się wyprowadzać. Ale to było też to, bo Państwo też musicie wiedzieć, że ci ludzie, którzy kupili te budynki razem z tymi mieszkańcami, za kilka dni czy po jakimś tam czasie przynieśli do tych mieszkańców dokumenty, które miały świadczyć o tym, czy świadczyły o tym, że czynsz w tych mieszkaniach tak naprawdę wzrasta trzykrotnie. A ja chcę tylko przypomnieć, że ci mieszkańcy Grudziądza to nie są najbogatsi mieszkańcy Grudziądza. To są ludzie, którzy są na emeryturach, to są ludzie, którzy są na rentach. I to są ludzie, jeżeli ci, którzy pracują, to naprawdę nie zarabiają tak dużo, żeby ni stąd, ni zowąd można było ten trzykrotny czynsz płacić. Ale ja powiem szczerze, że może to już jest zbyt daleko posunięta myśl, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że z jednej strony ten wyrok dzisiaj dla prezydenta miasta tak naprawdę może być korzystny. Z tego względu, że jeżeli to jest to, co Poliszynel powiadał po całym mieście, że ktoś te grunty kupił specjalnie, że coś tam będzie budowane, że coś tam będzie rozbudowywane, to dzisiaj tak naprawdę ten wyrok i te wyroki sądu będą carte blanche dla pana prezydenta, żeby wypłacić grube odszkodowania tym ludziom, którzy te budynki kupili albo i będą, jestem przekonany, tych swoich jakichś strat żądać, bo przecież nie kupuje się czegoś, żeby na tym nie zarabiać, prawda? Ktoś, kto kupił to, wyliczył sobie, że z takim i z takim czasem będzie miał w tym względzie taki a taki zysk, że tyle na tym zarobi. Więc dzisiaj na pewno nie będą się, jestem przekonany o tym, nie będą się zgadzali na to, żeby ni stąd, ni zowąd oddać te budynki z powrotem miastu i nie będą żądali odszkodowań. Więc myślę, że to są decyzje zbyt drogie na to, żeby nie pozostawały bez konsekwencji i jakby z tego miejsca tutaj, z mojego biura, proszę pana prezydenta, żeby czy prędzej, czy później te konsekwencje zostały wyciągnięte. Więc żeby tylko te kary, które miasto będzie musiało płacić, nie były zbyt wielkie do tego, co w mieście, co z finansami miasta tutaj się dzieje, bo myślę, że tu każdego grosza trzeba szukać i wszędzie i z wielką uwagą. Wracając do rezygnacji pana radnego Nogala z przewodniczącego komisji rewizyjnej, powiem tak, mam pytanie też do służb, do ludzi, którzy tu zajmują się instytucjami, bo według mnie to, co podała Gazeta Pomorska, powinno być ścigane z urzędu, bo to już jest dla mnie fałszowanie dokumentów. To jest fałszowanie prawdy, która została przez radnych w głosowaniu demokratycznym przegłosowana. I jeżeli takie sytuacje są, to dzisiaj nie możemy oczekiwać, że władza, która w tym mieście jest i która w tym mieście rządzi, będzie wydawała decyzję, czy rządziła w tym mieście tak, żebyśmy nie musieli się bać, że będą te dokumenty w jakiś sposób fałszowane, że prawda będzie zatajana, a mamy wiele, wiele takich przykładów. Myślę, że moje wystąpienie z panem dyrektorem Nowakiem w telewizji to jest jeden z przykładów, gdzie tak naprawdę nie mówi nam się całej prawdy o tym, co się w mieście dzieje i w jakiej sytuacji finansowej miasto się znajduje. Jeżeli Państwo macie do tego jakieś pytania, to i ja, i pan Edward Majewski, przepraszam bardzo jeszcze raz, znamy się od dawna, ale chyba trema spowodowała to, że pomyliłem imię. Mówi pan o konsekwencjach. Kto pana zdaniem, czy gdzieś tam pan sobie już myślał, kto powinien ponieść konsekwencje, jeżeli oczywiście ta uchwała Sądu Najwyższego utrzyma się w mocy i czy ta sprawa, myśli pan, odbije się jakoś czkawką prezydentowi w wyborach jesiennych? Znaczy, wie pan, no, pytanie akurat jest do mnie. Ja mam nadzieję, że się odbije, bo w tych wyborach samorządowych chcę startować, więc mam nadzieję, że się odbije, ale mi nie na tym zależy, żeby prezydentowi to się odbijało czkawką. Ja bym chciał, żeby władze miasta, które są wybierane z takim trudem przez Grudziądza, bo sami Państwo wiecie, do wyborów idzie tylko 40% mieszkańców w naszym mieście.
i to, co w tej chwili się dzieje, nie zachęca ludzi do wyborów, prawda? A my będziemy, robiliśmy to już przed wyborami, ja przecież i w mediach pisanych i w telewizji kablowej wiele razy mówiłem o tym, że nam zależy na tym, żeby do wyborów szło jak najwięcej ludzi, bo wtedy naprawdę możemy wybrać taką władzę, która będzie reprezentantem całego miasta, wszystkich Grudziądzan. Dzisiaj te głosy są podzielone. Ci, którzy nie poszli do wyborów, oni mówią, my też, to jest też nasz głos, prawda, do tego, że my się nie zgadzamy z tym, co się dzieje, my się nie zgadzamy. I ja z jednej strony przyznaję im rację, ale jeżeli mniejszość wybiera władze miasta, to musimy mieć taką świadomość, że te władze zawsze będą tam stały po czyjejś stronie. A ja bym chciał, żeby władze Grudziądza były po stronie wszystkich mieszkańców Grudziądza. Żebyśmy nie musieli z władzą Grudziądza chodzić do sądów. Żebyśmy mogli usiąść do stołu. Dlatego też jakby wtedy, kiedy już będziemy mówili o wyborach samorządowych, chcę doprowadzić do tego, żebyśmy powołali rady osiedlowe i żebyśmy mieli jakby na osiedlach swoich reprezentantów, którzy będą mogli w każdej chwili do tej władzy przyjść, o tym rozmawiać, o problemach rozmawiać, ale też decydować o tym, co na tych osiedlach będzie się działo, decydować o inwestycjach na tych osiedlach i w jaki sposób i w jakiej kolejności te osiedla doprowadzić do tego, żebyśmy mogli się cieszyć, że one są. Ja ostatnio spotkałem w Miszku panią, która mówi, panie pośle, przecież tam została tylko jedna ulica do zrobienia i wiele lat czekamy, to osiedle było robione jeszcze wtedy, kiedy pan Wiśniewski był prezydentem. Ja byłem z tego osiedla też radnym i tam te uliczki zostały robione. Zobaczcie państwo, to jest 2002 rok, dzisiaj mamy rok 2014 i została tam jeszcze jedna uliczka i żeby zamknąć cały ten kompleks, żeby to było wiadomo, że ono już jest skończone i możemy przejść na inne. Ci mieszkańcy dzisiaj tam się denerwują, muszą się spierać, muszą się wykłócać o to, żeby to zostało zrobione, żeby oni mieli, a to przecież nie jest aż taki wielki koszt, tylko wystarczy trochę dobrej woli i posłuchać tego, co ludzie mówią. Myślę, że dobrą sytuacją byłoby do tego, żeby nie szukać, tak jak w tej chwili, 5000 głosów do inicjatywy obywatelskiej, ale żeby ilość tych głosów zmniejszyć, prawda? Żeby ten głos mieszkańców miasta był bardziej słyszalny. Ale myślę, że o tym będziemy mówić bliżej wyborów i wtedy, kiedy będą już jakby komitety wyborcze przedstawiały swoje programy, myślę, że wtedy o tym będzie można jeszcze rozmawiać i do tego wracać. Ale to jest coś, na czym mi bardzo zależy, żebyśmy nie musieli wychodzić na ulicę, żebyśmy nie musieli się z władzą kłócić, żebyśmy z władzą nie musieli iść do sądu. Władza jest przez nas wybrana i ona nie ma dla nas pracować, ona ma dla nas służyć. Samorządność to jest właśnie, to jest tak jak powołanie, prawda? Ktoś, kto chce zostać prezydentem miasta albo zostaje prezydentem miasta, musi mieć świadomość, że ma reprezentować mieszkańców i nawet kiedy głosy tych mieszkańców nie są zgodne z budżetem miasta, to trzeba to tak przedstawić, żeby ci ludzie wiedzieli, że na pewne rzeczy można sobie pozwolić, a pewnych rzeczy nie można zrobić, prawda? Ale na pewno nie wolno i nie można, co już sąd potwierdził, sprzedawać ludzi razem z mieszkaniami. A czy myślał pan nad sprawą odszkodowań, tak? Bo to może być kwestia przyszłej kadencji, jak tą sprawę rozwiązać? Wie pan, jeżeli faktycznie będzie to sprawa przyszłej kadencji, jeżeli będzie trzeba to rozwiązać, to niech mi pan wierzy, że jeżeli będzie trzeba płacić odszkodowania, to ja z tego miejsca zaręczam, że ludzie, którzy do tego doprowadzili, na pewno poniosą konsekwencje. Jestem o tym przekonany i na pewno nie przejdę koło tego obojętnie. Nie może być tak, proszę państwa, nie może być tak, że uciekło mi słowo, nie chcę powiedzieć ścigany, ale że odpowiedzialny może być tylko mieszkaniec Grudziądza, prawda? Czy obywatel może być tylko odpowiedzialny, bo on popełnia wykroczenie na ulicy, przechodząc nie po pasach, więc zostaje gdzieś tam przez strażnika czy przez policjanta ukarany. Nie zapłaci jakichś opłat administracyjnych, więc w jakiś sposób nalicza mu się tam kary. Ale
musi być też tak, że jeżeli ci, którzy nas reprezentują, popełniają błędy, to muszą mieć świadomość, że my jako mieszkańcy tego miasta jesteśmy też gospodarzami tego miasta. I po gospodarność, czy prędzej, czy później się upomnimy. Kogo pan jakby na ten moment uważa za winnego tego... Ale uważam szefa TBS-u i prezydenta miasta, uważam szefa TBS-u i prezydenta miasta z tego względu, że proszę państwa, no nie ma takiej opcji, żeby sam szef TBS-u zarządził sobie taką sprawę, że on będzie sprzedawał ludzi razem z mieszkańcami. No nie ma takiej opcji. Nawet jeżeli ktoś będzie państwu mówił, że on nie wie, co podpisywał, że on nie wie, jak podpisywał i miał jakąś pomroczność jasną, to nie ma takiej sytuacji. On to podpisał i każdy podpis złożony pod dokumentem przez prezydenta i przez prezesa tej spółki akurat, która w sprzedaż tych mieszkań, oni to swoją osobą, swoim podpisem legalizowali i oni ponoszą za to bezpośrednią odpowiedzialność. Ta uchwała jest tylko w składzie 3 sędziów i jest wyznacznikiem dla Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To po pierwsze. A po drugie, ten sąd jeszcze nie wydał orzeczenia. I w związku z tym rodzi się pytanie, bo ja czytałem to orzeczenie. Ono jest niejednoznaczne. Ono jest dokładnym powtórzeniem tego, co jest w ustawie, gdzie jest na końcu powiedziane oraz innej działalności. Czy nie będzie tu ten kruczek prawny, który jednak może się okazać kotwicą i w tym momencie jednak orzeczenie tego sądu będzie trochę inne. To jest ten sam argument, na który powoływał się Urząd Miasta, a który może wynikać ze statutu DBS-ów, więc ale nie jest to jeszcze prawda przesądzone. Ale wystarczyły dwie sprawy w sądzie jeszcze przed orzeczeniem, które jakby jednoznacznie i zobaczcie państwo, te sprawy, które w sądzie do tej pory były, się toczyły i zostały zasądzone na korzyść mieszkańców, odbyły się bez procesu. Sędzia wziął przepisy, przeczytał i wydał wyrok, proszę państwa. Nad tym nie trzeba było myśleć. Dla sędziego, który ten wyrok wydawał, było jasne już wtedy, że i myślę, że dzisiaj nawet jeżeli w ten sposób będzie pan interpretował uchwałę tego sądu, to te dwie sprawy, które już się odbyły, będą jakby kierowały sytuację na to, w jaki sposób ten wyrok powinien zapaść. Ja nie chcę tutaj być jakby nie chcę ferować tego wyroku, nie broń Boże, bo ja na to nie będę miał żadnego wpływu, ale jestem przekonany, że często się mówi, że po sprawiedliwość nie idzie się do sądu, ale sprawiedliwość, mam nadzieję, jeszcze istnieje w tym biurze, w kilku sprawach się o tym przekonałem. Ja mam jeszcze pytanie a propos zbliżających się wyborów samorządowych. Czy już ma pan komitet skompletowany, czy nie? Kiedy go poznamy? Komitet mamy skompletowany. Tak naprawdę mamy już wszystko skompletowane. Tylko komitet wyborczy powołuje się na 90 dni przed wyborami samorządowymi. I gdybyśmy go dzisiaj powołali, tak naprawdę materiałów wyborczych nie wolno wcześniej rozpropagowywać, aż będzie już zalegalizowany komitet, jak będzie już wiadomo, kto jest kandydatem na radnych, więc wszystkie te sytuacje muszą jakby zgodnie z prawem iść, bo wtedy możemy być posądzeni o to, że wychodzimy ponad prawo i że będziemy tutaj coś robili niezgodnie z prawem. Dlatego jakby i sytuacja, myśmy dosyć szybko zaczęli, więc mamy jakby podogrywane już te wszystkie sprawy, ale musimy poczekać na to, kiedy przepisy pozwolą nam na to, żebyśmy mogli działać zgodnie z przepisami, żeby nikt nam nie zarzucił, że już nie możemy się doczekać i wyrywamy się do tej władzy tak szybciutko i jest ona nam niezbędna. A tak naprawdę urzędzanie będą decydowali o tym, jaką władzę wybiorą i kto dalej będzie tym miastem rządził. Ja tylko chcę zasugerować, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, żebyśmy podeszli do tego jak najbardziej poważnie, proszę państwa, jak najbardziej poważnie. I mimo, że państwo bardzo często mówicie w ten sposób, a co mnie tam, ja już mam ich dość, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to jednak sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, bo później po wyborach siadamy do stołu i się pytamy, czy Korwin-Mikke powinien być europarlamentarzystą. Więc żebyśmy uniknęli takich pytań, kto u nas zostanie radnym, albo czy poważną jest sytuacją, że ktoś, kto nam tutaj przez jakiś czas robił krzywdę, czy robił nie tak, zostaje radnym, albo prezydentem, albo coś takiego. Żebyśmy nie mieli tych dylematów po wyborach. My mogli przejść od razu do pracy, bo na pewno po wyborach będzie ich bardzo wiele, obojętnie kto władzę będzie sprawował.
to kłopotów i zmartwień na pewno po tych dwóch kadencjach nie będzie mało. To jeszcze mam może pytanie do pana Majskiego, tak? Czy gdzieś tam pan w rozmowach z mieszkańcami tych bloków, domów słyszał takie sugestie, że mieszkańcy będą się domagać jakichś odszkodowań, czy jeżeli to utrzyma się w mocy, to co powiedział Sąd Najwyższy, czy no, procedura prawna to jedno, a drugie to, że płacili wyższe czynsze, że były podwyżki, że gdzieś tam straty moralne, o czym też nam mówili, czy oni też w ten sposób o tym myślą i czy na razie jeszcze wciąż czekają i zobaczą, co będzie dalej? Drodzy mili państwo, przedstawicielem naszym jest pani Katarzyna Kurkiewicz, która jest jak gdyby pełnomocnikiem. I w jej gestii jak gdyby jest podejmowanie, jaką drogą pójdziemy, bo stanowimy taką nieformalną grupę mieszkańców, w skład której wchodzi tam paręnaście osób i my się spotykamy co jakiś czas, omawiając sytuację, jak ona wygląda. Ale przed wydaniem wyroku, który ma zapaść w sądzie apelacyjnym w Gdańsku, żadnych po prostu informacji nie będziemy podawać, bo nie wiemy, jaki zapadnie wyrok. I dlatego na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Jak zapadnie taki czy inny wyrok, wtedy możemy się spotkać i na ten temat porozmawiać. Zaprosimy panią Kasię Kurkiewicz, która jest naszym pełnomocnikiem i osobą znającą bardzo dobrze prawo i ona po prostu przedstawi jak gdyby tor, którym będziemy się poruszać. Ale rozumiem, że w tej chwili już jest jakieś zadowolenie mieszkańców z tego, co z tych dwóch wyroków, o których mówi pan poseł i z tego, co w tej chwili usłyszeli w sądzie. To znaczy, no na pewno się cieszymy, tylko żebyście państwo zrozumieli, my nie poszliśmy jak gdyby na wojnę. My chcieliśmy tylko jedną rzecz, żeby sprawiedliwość stała się sprawiedliwością, czyli jeżeli prawo jest czy po jednej, po drugiej stronie, to żeby jasno i wyraźnie to zostało powiedziane. Tak jest, koniec, kropka, amen. Tak jak Sąd Najwyższy powiedział, że sprzedaż domów jest niedopuszczalna z mieszkańcami. Ja rozumiem, że gdybym miał pieniądze, prawdopodobnie też bym wszedł w jakiś interes, który by przynosił mi jakiś tam dochód. Ale nie zawsze trzeba patrzeć tylko na pieniądze, trzeba też patrzeć na ludzi. Bo ludzie chyba są najważniejsi. Tak mi się wydaje. To jeszcze zapytam o taką kwestię. Bo wiemy, sprawą TBS-ów żyją także radni opozycji i czy państwo się jakoś konsultujecie w tej kwestii z nimi, czy idziecie osobną parę? To znaczy, te zebrania, jak ja to mówię, tej grupy, tej nieformalnej grupy, to się odbywa tylko sami mieszkańcy się spotykają. A czy oni się spotykają z tymi mieszkańcami, nie wiem. Ja po prostu przy takich spotkaniach nie jestem. Ja do tego dodam tylko, że my tak naprawdę w tym względzie się nie konsultujemy, ale sprawa wygląda w ten sposób, że i radni opozycji, i radni niezależni mówią jakby tu w tym względzie jednym głosem, bo od początku żeśmy razem się spotykali i od początku próbowaliśmy, ja nie wiem, czy państwo na pewno byliście wtedy w auli sesyjnej, gdzie ja też tam zajmowałem głos, byłem wielce oburzony tym i tak samo byli oburzeni tym radni opozycji. Myślę, że dzisiaj przed wyborami gdzieś ta koalicja zaczyna powoli pękać, chociażby to wystąpienie pana radnego Nogala. Ale ja chcę państwu powiedzieć, że ja z tymi ludźmi rozmawiałem już o wiele, wiele wcześniej i próbowałem jakby wpłynąć na to, żeby nie legitymizować swoim głosem wszystkich decyzji tych, które w mieście się działy. To decyzji dotyczących szpitala, decyzji dotyczących tego, co działo się z tymi mieszkaniami, decyzji, co działo się z warsztatami terapii zajęciowej i wiele, wiele innych spraw. To nie jest tak, że my jesteśmy oderwani i gdzieś tam ze sobą nie rozmawiamy o tym. Te problemy są ważne, ale sytuacja dzisiaj w mieście wyglądała w ten sposób, że koalicja była na tyle mocna, nawet jak udało się, że tak powiem, wyprowadzić z tej rady, czy pan radny Stanisław Szyszka zrezygnował z bycia w klubie Platformy Obywatelskiej, no to szybko znalazł się radny, który jego miejsce uzupełnił, prawda? Więc ja chcę też... O kim mowa? Ja nie chciałbym pomylić nazwiska, bo tam są
jest pan Tomaszewski, to prawda? No, to bardzo szybko uzupełnił wakujące miejsce pana radnego Szyszki i koalicja jakby bardzo szybko zadbała, żeby ten monolit nie został zachwiany. Dzisiaj wiemy po co, no chociażby po to, żeby można było zmienić protokół komisji rewizyjnej i przedstawić Radzie to wszystko, co zdaniem władz jest najlepsze, a czego krytykować tak naprawdę nie powinno się, prawda? Bo to władza dzisiaj najmądrzejsza, więc no niech tak na razie przynajmniej jest. Jak patrzy pan z perspektywy czasu, wracam do TBS-ów. Grudzień 2012, dziś mamy czerwiec 2014. Jak by pan podsumował te dwa lata? Ja myślę, że ja muszę państwu powiedzieć, bo to nie jest tak, że ja się tym nie interesowałem, ale też, żebyście państwo nie zrozumieli, ja to specjalnie na wstępie zaznaczyłem. Ja tu nie chcę, żeby tu coś zabrzmiało, że ja tu mam w tym względzie jakieś zasługi, nie. Chociaż konsultowaliśmy się tu z panem Majewskim bardzo często i z prawnikiem, który tutaj w biurze też jest i omawialiśmy jakby sposób, jak tu pomóc mieszkańcom, chociażby w tym poruszaniu się po sądach i którą drogą mają kroczyć. Więc ja podsumuję to w ten sposób. Ja jestem pełen podziwu i za determinację, bo bardzo często podejmuje się inicjatywy obywatelskie, bardzo często podejmuje się inicjatywy, które gdzieś tam szybko jakby takim słomianym ogniem podpalone i szybko gasną, prawda? Ta wytrwała do tego czasu i myślę, że to bardzo dobrze, ale to też jest sytuacja taka, gdzie determinacja mieszkańców jest coraz większa na to, żeby niesprawiedliwość się po prostu nie działa, prawda? Żeby się nie działo. Jak sami państwo widzicie, po tą sprawiedliwość sięgać trzeba czasami długo, bo sprawy w sądach toczą się nierychliwie. Tutaj jest akurat dwa lata. Uważam, że to i tak dosyć szybko, kiedy mieszkańcy dzisiaj mogą odetchnąć pełną piersią i ta ich determinacja, ten upór w tym, żeby walczyć o to, o co tak naprawdę, co przez całe życie sobie budowali, proszę państwa, bo to, co jest w tych mieszkaniach razem z tymi ludźmi, to jest majątek ich, to jest dorobek ich całego życia. To jedni mają po 5 samochodów czy 6 samochodów, a inni dzisiaj w Polsce mają to swoje mieszkanie, to swoje gniazdko. Ja wczoraj, ja niedawno nagrywałem taki program w telewizji, gdzie były tam takie sprawy spadkowe i gdzie ludzie przez całe życie pracowali w takim małym swoim gospodarstwie, prawda? I ni stąd, ni zowąd znalazła się siostrzenica tych państwa, która zażądała od nich spadku. I sąd orzekł w ten sposób, że to, co było budowane, proszę państwa, przez lata, to te budynki, wcale nie jakieś wystawne, tylko skromne domeczki gospodarcze i mieszkalne, okazuje się, że dzisiaj sąd zasądził ludziom, którzy z tym akurat gospodarstwem nie mieli nic wspólnego, nigdy w nim nie mieszkali, nigdy się nim zajmowali, nigdy nie położyli tam żadnej cegły i nie zagrabili ani razu tego samego podwórka. Ja jestem przeciwny takim rzeczom. Jeżeli ludzie przez całe życie składali grosz do grosza, brali pożyczki, zakładali sobie kafelki, zakładali sobie różne takie ulepszenia w tym domu i upiększali go tak, jak go chcieli. I dzisiaj ni stąd, ni zowąd mieliby go stracić, bo nowy właściciel nalicza trzykrotny czynsz, na czynsz mnie nie stać, muszę się wyprowadzić, muszę iść do MPGN-u, żeby mi dali jakieś mieszkanie albo socjalne, albo inne zastępcze mieszkanie i budować to dzisiaj z ręciny, że tak powiem, proszę państwa, od nowa, to ja się też na to nie zgadzam. To nie ma znaczenia, czy jesteś biedny, czy bogaty. Znaczenie ma to, że mieszkasz w Grudziądzu i należy ci się szacunek taki sam albo jeszcze większy, tylko dlatego, że całe życie pracowałeś, że dzisiaj, kiedy tak naprawdę masz 60 tam kilka lat i możesz sobie i chciałbyś sobie spokojnie odpocząć, pohodować gołębie i iść na ogródek swój działkowy, żeby tam pohodować jakieś warzywa. Dzisiaj przychodzi ci człowiek, który mówi, od jutra masz trzykrotny czynsz i tak naprawdę dla tych ludzi wali się cały świat, bo oni jak zaczynają liczyć swój grosz, to okazuje się, że nie starczy.
I to jest najbardziej przykre, bo miasto nie jest bogate, w mieście jest duże bezrobocie i to nie jest tak, że można, ach, jak tu mi nie starczy, mam trzykrotny czynsz, to jutro pójdę do innej pracy, po godzinach sobie dorobię, przyniosę następne 1000 zł. W Grudziądzu dziś tak nie ma. Nie ma i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to będzie. Ale w takiej sytuacji ludzi stawiać nie można, bo to są ludzie starsi, którzy już tak naprawdę sobie w życiu nie radzą jak ludzie młodzi, którzy jedni wyjadą za granicę, inni wyjadą do drugiego miasta i jakoś sobie to życie ułożą, prawda? Bo tak to w Grudziądzu się dzieje, kiedy ja zostawałem w Grudziądzu radnym i tak naprawdę ani o gospodarce, ani o tym, co się w mieście dzieje, nie licząc swojego nosa, bo wtedy w Grudziądzu mieszkałem, niewiele wiedziałem, to muszę Państwu powiedzieć, że teraz, kiedy w mieście trzeba przyznać, że zrobiło się dużo inwestycji, dużo jest takich sytuacji, które miasto zmieniło, to nie może być takiej sytuacji, żebyśmy nie szanowali swoich Grudziądzów tylko dlatego, że w jakiś sposób nam się polepszyło, prawda? Że uważamy dzisiaj, że miastośmy odbudowali, a tak naprawdę jeszcze żeśmy go nie odbudowali, bo zobaczcie Państwo, całe osiedle Przywaryńskiego, całe osiedle Owczarki, to są osiedla tak naprawdę, na które trzeba wejść, robić chodniki, ulice, bo tam są jeszcze drogi gorsze jak na wsi. Dzisiaj, jak ja jadę do gminy Chełmża, bo dużo przecież jeżdżę po okręgu wyborczym, czy do powiatu brodnickiego, czy do gminy Chełmża, czy do Chełmży nawet, to tam są lepsze drogi jak u nas w Owczarkach. No wierzcie mi Państwo, to są eleganckie asfaltowe drogi, a my tam jakbyśmy pojechali, to trzeba ubierać w deszcz, trzeba ubierać mocne czy wysokie buty gumowe, żebyśmy po błocie nie musieli chodzić. A to jest też teren miasta. Ci ludzie tam też czekają na to, aż władza się o nich upomni i pokaże, że to jest też teren miasta, prawda?